Odcinki o dojrzałości emocjonalnej cieszą się jakąś niesamowitą popularnością, więc postanowiłam tym razem, nie w solowym wydaniu, ale w wydaniu z gościnią, poruszyć temat dojrzałości raz jeszcze, ale tym razem skupiając się na tej dojrzałej relacji ze sobą, a nie tylko z innymi. Więc do tematu dojrzałości, do tematu dorosłości, ale też zabawy zaprosiłam wspaniałą gościnię, Joannę Flis, którą na pewno wiele z Was zna. Asia jest psycholożką, psychoterapeutką systemową, autorką książek, autorką też własnego podcastu. Rozmawiało nam się wspaniale. Zaczęłyśmy od tematu, no właśnie, dorosłej relacji ze sobą, ale gdzieś to zaczęło promieniować na dojrzałość w relacjach romantycznych z innymi, w relacjach nieromantycznych z innymi, czym w ogóle jest dojrzała miłość, czym jest znajomość siebie, czym jest autosabotaż. Bardzo, bardzo dużo tego typu wątków. Przewija się tam też cała koncepcja mądrości, starszyzny, starości, za którą idzie duża doza mądrości. Jednocześnie nie uciekamy od tematu zabawy, od tematu tej eksploracyjnej, dziecięcej części, którą każda, każdy z nas nosi w sobie. Także myślę, że naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i gdzieś taka płynna rozmowa nam wyszła, więc dla wszystkich tych, którzy się dopytywali na gminie, kiedy, kiedy znowu będzie jakiś odcinek o dojrzałości emocjonalnej, no to właśnie wracam z tym tematem do Was w po raz trzeci, więc mam nadzieję, że, że jakoś Waszą ciekawość to zaspokoi. Dziękuję bardzo moim patronom i patronkom, którzy wspierają mnie na Patronajcie co miesięczną subskrypcją. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to odsyłam do opisu tego odcinka. Natomiast z całego serca. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym was zachęcić do odsłuchu mojego bonusowego odcinka, który wyszedł 31 lipca i jest dostępny w aplikacji Słucham. Aplikacja jest darmowa, natomiast dostęp do odcinka kosztuje jednorazowo 10 zł. Jest to odcinek o życiu w dystrakcji, o rozpraszaczach, o utraconym darze nasłuchiwania i bycia po prostu obecnym, bycia gdzieś dostrojonym i zestrojonym z innymi ludźmi, bycia gdzieś w takim stanie, w którym um, odbiera się rzeczywistość jakoś pełniej, bo no, właśnie bardziej w obecności, bardziej w uwrażliwieniu na sygnały płynące z ciała, ale też uwrażliwieniu na drugiego człowieka. Jest to odcinek godzinny, w którym też odpowiadam na Wasze pytania zadane na Instagramie, więc mam wrażenie, że jest też bardzo interaktywny i gdzieś tam jesteście częścią też tego, w jaki sposób on powstał. Odcinek solowy, naprawdę bardzo, bardzo taki kontemplacyjny, intymny, w którym też polecam parę książek, parę podcastów, także dla. Osób, które mają niedosyt i chciałyby więcej, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby wesprzeć Sznurowadło właśnie w taki sposób, czyli słuchając odcinka o rozpraszaczach i tolerancji na nudę, bo też o tym trochę opowiadam. W aplikacji słucham. Jeżeli to brzmi jakoś zachęcająco, no to odsyłam oczywiście do opisu tego odcinka, bo tam jak zwykle znajdziecie wszystkie szczegóły. Natomiast też na Instagramie w zakładce bonus i w linku, który jest w wszystko, wszystko znajdziecie, także wierzę, że, że nie będzie z tym problemu. No dobrze, to ja już nie przedłużam, tylko zapraszam Was z całego serca do odcinka z Joanną Flies. Asia, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Już słuchacze sznurowadeł się trochę dopominali o ciebie, bo chyba nam się zazębiają, więc więc mimowolnie mu no, musiało się to w końcu wydarzyć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś to zaproszenie i też cieszę się, że porozmawiamy w dużej mierze o, o dojrzałości, dlatego że ten temat już u mnie był podnoszony z dobre dwa razy w solowych odsłonach i, i widzę, że on gdzieś tam grzeje i ludzie bardzo chcą słuchać o tym, co to znaczy mieć w ogóle dojrzałą relację ze sobą, co to znaczy mieć dojrzałą relację z innymi. Więc patrząc na, też na to, co Ty robisz w swoim podcaście, to wydaje mi się, że, że to jest dobra, dobre połączenie dzisiaj, że, że się spotykamy i o tym będziemy rozmawiać. Także raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję słuchaczom w takim razie, że się o mnie dopominali. <laughs> <laughs> Dzięki serdecznie. No dobrze, to może zaczniemy już tak od samych podstaw, czyli po pogadajmy o tym, co to w ogóle znaczy mieć dorosłą relację ze sobą, bo myślę, że trochę jest to bardziej oczywiste, co to znaczy tworzyć dorosłe relacje z innymi, ale na czym właściwie polega ta dorosła, dojrzała relacja z samą, samym sobą? Y czym ona się właściwie manifestuje? Co ty też w swoim doświadczeniu gabinetowym może y obserwujesz? Ojejku, ja myślę sobie, że to jest w takim wielkim skrócie, umiejętność korespondowania ze swoim dojrzałym dorosłym, tą częścią siebie, która jest najbardziej w pewnej pełni, która pozwala wykorzystywać nasze zasoby i taka trochę mniejsza korespondencja z naszym wewnętrznym dzieckiem, to znaczy możemy go dostrzegać i to dziecko dostrzegać, natomiast ono nie może rządzić naszym życiem i za nas decydować, ponieważ no nie ma tych zasobów, które są potrzebne do tego, żeby dobrze zarządzać dorosłym życiem. Te zasoby mamy dopiero w dojrzałości naszej, jeżeli uda nam się ją w jakimś sensie wypracować. Więc powiedziałabym, że to wewnętrzne dziecko symbolizuje jakąś impulsywność, jakiś egocentryzm. Jakąś taką chwiejność emocjonalną, emocjonalną brak z samoregulacją, że brak pokory symbolizuje to dziecko. No takie różne rzeczy, które chciwość być może naszą, no coś, co dzieciom przysłuża i pozwala im się lepiej rozwijać, a już w dorosłym życiu niekoniecznie pomaga nam dźwigać zadania dorosłości. A lepiej, żebyśmy korespondowali z dojrzałym dorosłym, który właśnie ma większą samoregulację, ma pewną dojrzałość intelektualną, czyli potrafi krytycznie myśleć, ma zdolność do refleksji, ma jakąś zdolność do tego, żeby widzieć jeszcze innych ludzi, ich potrzeby, czyli wychodzenia poza własne egocentryczne potrzeby, ma jakąś mądrość w sobie, czyli nie tylko posiada wiedzę, ale też potrafi z niej korzystać w taki sposób, który jest dobry dla niego, ale też dla innych. Teraz jest świetny film Oppenheimer, więc możemy też zobaczyć, co to znaczy, tej mądrości brakuje nawet w obliczu ogromu wiedzy, którą posiadają ludzie. Więc dla mnie to jest trochę o tym, że skupiamy się na tych częściach siebie, które są po prostu bliżej dojrzałości, bo dla mnie dojrzałość jest takim narzędziem do dźwigania zadań dorosłości. Ciekawe, bo jak mówisz o, o tej dziecięcej części, to też y, od razu mam taki obraz dorosłych, którzy niekoniecznie są dojrzali w momencie, w którym odcinają się od tej dziecięcej części. Bo z jednej strony, tak jak mówisz, y, to może jest taka część egocentryczna, y, trochę chciwa, ale z drugiej strony to też jest taka eksploracyjna, ciekawa świata część, którą w dorosłości bardzo często się zatraca. Właśnie pod przykryciem tej maski, jaką jest bycie nadmiernie dorosłym, nadmiernie niezależnym, nadmiernie odpowiedzialnym i wtedy mam wrażenie, że właśnie brak kontaktu z tą dziecięcą częścią wcale nie powoduje, że jest się bardziej dojrzałym. Jestem ciekawa, co ty sądzisz o tym? No właśnie użyłaś słowa klucz, nie? Czyli jakby, jeżeli próbujemy grać dojrzałość, czyli udajemy dorosłych przy właściwie ludzi przebranych za dorosłych, którzy e, dzierżą insygnia dorosłości zapisane w kulturze, czyli jakiś rodzaj garnituru, teczki, powagi, no to wtedy bardzo daleko jesteśmy od dojrzałości. Ja nie mam tak, że dojrzałe osoby nie są ciekawe, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że dojrzałość zamyka się w takim stwierdzeniu, że trochę kartezjańskim, ale wiem, że nic nie wiem, albo wiem, jak niewiele wiem, albo rozumiem, jak bardzo złożony jest ten świat i że ten świat, w tym świecie nie ma prostych odpowiedzi na bardzo złożone pytania. I wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że ta ciekawość jest zupełnie inna. Ta ciekawość jest dojrzałą ciekawością, wcale nie lepszą, ale też nie gorszą niż ciekawość dziecka. Dziecko jest ciekawe w taki sposób bardzo organoleptyczny, tak? Ono musi wszystkiego spróbować, wszystkiego dotknąć po to, żeby zobaczyć, jaki ten świat jest. A ciekawość dojrza osoby dojrzałej to nie jest już ciekawość związana z poszukiwaniem odpowiedzi, tylko to jest ciekawość związana z zestawianiem sensownych pytań, na które być może. I odpowiedzi nie znajdziemy. Na przykład pytań o to, jak, jak mia miałaby wyglądać demokracja, nie? Albo Pytań o to, jaki jest sens życia, albo pytań o to, czym jest przeznaczenie, albo czym jest szczęście. Popatrz, to są takie pytania, które możemy postawić sobie w dojrzałości, i które wynikają z naszej ciekawości świata, ale też z otwartości na to, że one są ważniejsze niż same odpowiedzi, które sobie stawiamy. Więc kompletnie mam odwrotnie. Czyli nie uważam, że my musimy używać dziecięcych sposobów na zaspakajanie tych samych potrzeb, bo to jest ta sama potrzeba, potrzeba ciekawości. Możemy używać dojrzałych sposobów na zaspakajanie tych potrzeb. I to nas bardzo, bardzo rozwija i też odzwierciedla stan naszego umysłu i naszego doświadczenia, no bo przecież my przez lata życia zbieramy to doświadczenie. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że to właśnie nie chodzi już wtedy o odpowiedzi, tylko o, o umiejętne zadawanie pytań. I też ja jak myślę o dojrzałości, to też trochę myślę o takim wyjściu poza siebie i wyjściu poza odbieranie wszystkiego jako o mnie, jako. Coś, co jest personalne, i też może większą koncentrację na dawaniu na zewnątrz, na, na wspólnocie, której mam wrażenie, że jak się dzieckiem, to trochę mniej jest mniej jest tych działań na zewnątrz, skierowanych ku innym ludziom, a więcej jest jednak o samym sobie. Tak jak myślę o dojrzałości, to też myślę o osobach, które zaczynają też widzieć może większy sens w byciu częścią jakiejś większej wspólnoty niż tylko nasze jednostkowe doświadczenia. Tak, ja w ogóle myślę, że dojrzałość znaczy szerzej. Szerzej, czyli też poza siebie. To jest też zdolność do zajęcia takiej pozycji obserwatora we własnym życiu, czyli troszeczkę takiego dystansowania się od siebie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie ani być autorefleksyjni, ani być w ogóle refleksyjni w stosunku do innych ludzi. Nie jesteśmy też w stanie zauważać rzeczy, które wymagają zmiany bez tej, bez tej zdolności do odsunięcia się od siebie. Popatrz, że taką ogromną częścią dojrzałości jest właśnie dystans nie, do, do, do samego siebie. Przestajemy być w dojrzałym życiu, już tacy bardzo tkliwi, że tak łatwo nie jest mnie zniechęcić albo obrazić. Nie, te, te fochy nie przychodzą mi już z taką łatwością, jak wcześniej. Dlatego, że mam ogromny dystans do siebie. Myślę, że powinnam mieć jeszcze trochę większy, ale już mam ogromny dystans do siebie w stosunku do tego, co było. I nie czytam zachowań różnych ludzi jako o mnie, bo wiem, że nie jestem słoneczkiem peru <grym> dla większości ludzi, którzy mnie otaczają. I to jest jakby ogromny dar i jest dokładnie tak, jak to. O czym ty mówisz? Wychodzę poza siebie, zaczynam zauważać, że w pojedynkę nie jestem w stanie sobie poradzić, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, że bycie we wspólnocie jest wartością, że, że, że w ogóle człowieczeństwo jest wartością, że wyrozumiałość jest wartością. Jak myślę sobie o takich osobach, które dopiero wkraczają w dorosłe życie, to tej wyrozumiałości tam naturalnie mamy trochę mniej, dlatego że zaczynamy być dla siebie surowi, bo musimy coś osiągnąć, zaczynamy być surowi dla innych ludzi, w zasadzie ciągle oceniamy swoje postępy porównujemy się z innymi i, i okej, okay, tamten stan nam służy, po to właśnie, żebyśmy na tym, w tym okresie życia zasuwali jak te chomiki w kołowrotku i jakoś tam to poukładali. Ale potem, jak już się zaczyna dojrzałość, to my nie musimy za tą surowością aż tak podążać. W miejsce krytyki, krytykanstwa pojawia się większa wyrozumiałość. A ta wyrozumiałość właśnie bierze się ze zdolności do patrzenia bardzo, bardzo szeroko. Ten rodzaj takiego dialektycznego myślenia, czyli łączenia niejednoznaczności, a chociażby wiary z duchowością, on młodszym osobom by zaszkodził, tak? bo one mają się koncentrować na celu i mają mieć prostą odpowiedź na skomplikowane pytanie, i mają wierzyć w to, że to wszystko ma jakiś konkretny, ma jakiś konkretny sens, a potem dzieje się nam coś innego, coś też równie wspaniałego, jak młodość. Czyli zaczynamy łączyć te jednoznaczności, zaczniemy patrzeć na świat szeroko i to jest bardzo ubogacające. I wtedy się pojawia wielka wyrozumiałość. Po to właśnie starszyzna tą wyrozumiałość ma, żeby móc tych młodszych trochę lepiej rozumieć, mam nadzieję, i trochę lepiej ich wspomagać. Ja myślę, że to jest coś, czego nam w kulturze Zachodu bardzo brakuje, a co na Wschodzie wydaje mi się być dzisiaj w tych społeczeństwach kolektywistycznych dużo bardziej powszechne, czyli jakiś taki szacunek wobec mądrości, która przychodzi razem z wiekiem, wobec właśnie starszyzny, która przekazuje gdzieś dalej tym młodszym pokoleniom swój bagaż doświadczeń. Ale jak tu mówiłaś, to mówiłaś, to też miałam taką refleksję na temat lat dwudziestych i tego właśnie momentu między dwudziestką a trzydziestką, który jest, no, w którym ja jestem i który ja obserwuję jako jakiś taki niesamowity czas transformacji, w którym no, właśnie z początkiem tych lat dwudziestych pojawia się bardzo dużo pytań i bardzo dużo oczekiwań, że dostaniemy łatwe odpowiedzi, a z biegiem lat zaczyna człowiek dużo bardziej gdzieś integrować taką świadomość, że, no właśnie, że pewne rzeczy nie są takie proste, że na pewne pytanie nie dostaniemy odpowiedzi, już nigdy na przykład. Zaczynamy się też mierzyć ze swoimi ograniczeniami i z tym, że, pewne, że po prostu ograniczone jest nasze doświadczenie w świecie, nasze uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i myślę sobie, że ten czas poszukiwań, ten czas młodości, który gdzieś tam dąży do do dojrzałości, jest też czasem jakiejś takiej ogromnej weryfikacji i też mierzenia się z własnymi i ograniczeniami i przywilejami i jakoś tak w ten sposób o tym myślę. No tak, tak myślę, że to jest to, co pisała Judith w swojej książce: Wszystko, co musimy utracić, że w pewnym momencie się zderzamy z jakimś takim, z taką ścianą ogromnych rozczarowań, że musimy, w których my musimy utracić pewne iluzje na temat chociażby swojej omnipotencji, albo że wszystko jest możliwe, albo że właściwie wystarczy tylko chcieć, żeby coś osiągnąć. I, i to są ogromne rozczarowania, albo że miłość jest takim monolitem, w którym jest samo dobro, nie wiem, jakby. Wchodzimy z tymi idealistycznymi wizjami w dorosłe życie, właściwie z fantazją na temat tego, jak to życie mogłoby wyglądać, a potem powoli tracimy te różne iluzje i fantazje. I to może być na początku bardzo, bardzo bolesne, jak się orientujemy, że jest tak dużo ograniczeń, że na przykład chociażby nie wystarczy sama dobra wola. Nie wystarczy, że my jako ludzie wykażemy się na przykład dobrą wolą, żeby zatrzymać kryzys klimatyczny, tak? Bo zawsze będzie ktoś, kto w międzyczasie wysadzi jakąś bombę w powietrze i w zasadzie nasze zakręcanie wody jest trochę bardziej symboliczne niż, niż wpływające na rzeczywistość, która nas otacza. I to są takie rozczarowania, które w pierwszej kolejności mogą budzić w nas jakiś rodzaj takiej bezrodności i bezsilności. Okej, okay, czyli nic nie mogę, czyli na nic nie mam wpływu, czyli tego świata nie da się zmienić. Też mojego życia nie da się zmienić. Nie będę żyła życiem, którym chcę żyć. A potem pojawia się, mam nadzieję, u większości ludzi takie doświadczenie zgody. Na to, że okej, okay, nie muszę wszystkiego, ale mogę skupić się na tym, co mogę. Nie? I że to jest bardzo, bardzo duże podwórko i że zaczynamy rzeczywiście stawiać sobie bardziej realne, um, możliwe do zrealizowania cele życiowe i że to jest równie satysfakcjonujące. A co się dzieje, jeżeli ktoś, na przykład, no myślę, że tutaj Twoje gabinetowe doświadczenie może być źródłem ciekawych informacji. Co się dzieje, jeżeli ktoś właśnie. Um, nie dochodzi do momentu zgody. To znaczy, co się dzieje, jeżeli ktoś dalej oporuje i pozostaje w tym poczuciu, że, że chce walczyć o proste odpowiedzi, że chce walczyć o świat, który jest w pełni zrozumiały i sprawiedliwy? Co się dzieje z taką osobą dalej? Wiesz, co ja myślę, że dzieje się bardzo dużo niefajnych rzeczy. To znaczy, zaczęłabym od tego, że ta, ten rodzaj takiego rozproszenia, dezintegracji pewnej, on nam służy do tego, żebyśmy na nowo definiowali sobie pojęcia, które wydawały nam się proste. Ja mam takie doświadczenie, że im bardziej jesteśmy dojrzali, tym bardziej dojrzewamy do banałów. To znaczy, jako dziecko na przykład, to, to nie jest takie oczywiste, albo że zdrowie jest najważniejsze, albo że uczciwość jest wartością. I to są takie banały, których się nie tak. rozumie w dzieciństwie, ale się je tam klepie. Później, w dorosłym, takim początku okresu, młodego, dorosłego, te banały dziś się zostawia na boku, bo to na pewno nie o to chodzi w życiu, na pewno nie chodzi o miłość, na pewno nie chodzi o, o to, żeby otaczać się przyjaciółmi i na pewno nie chodzi o to, żeby chodzić mnie na spacer, na przykład, bo to jest takie ważne. A potem zaczynamy dorastać do tego, że te banały są w zasadzie esencją rzeczywistości. I kiedy myślę sobie o ludziach, którym nie udaje się do tych banałów dorosnąć, to znaczy nie zaczynają odkrywać ogromnej mądrości, która w nich, w nich drzemie, że na przykład bycie przyzwoitym człowiekiem, jak powiedział profesor Bartoszewski, jest, jest trudne, ale się opłaca, to, to mogą się dziać różne rzeczy, bo na tym rozczarowaniu na przykład może pojawić się depresja, na tym rozczarowaniu może się pojawić jakieś ogólne rozgoryczenie życiem I mi się wydaje, że Nadużywam słowa mi się wydaje, ale chcę podkreślić, że to jest moja interpretacja, że rozgoryczeni dorośli, obrażeni na świat dorośli, roszczeniowi dorośli, to są właśnie te osoby, którym nie udało się, zbrakło jakichś okoliczności do tego, żeby rozwinąć swój potencjał. Bo Dla mnie dojrzało się z rozwinięciem potencjału człowieka do tego, żeby rozumieć złożoność tego świata. I nie wszystkim udaje się ten potencjał rozwinąć. To znaczy, część osób gdzieś po drodze utknie i różne powody sprawiają, że my utykamy. Czasami nie ma koło nas ludzi, którzy dojrzale myślą i nie wiem, nie jak się od kogoś tego nauczyć. Czasem jest tak, że pojawiają się różne wzorce zachowań, które powtarzamy i nawet nie wiemy, że one nas oddalają od dojrzałości, jak chociażby skłonność do przemocy, używania przemocy. Albo skłonność do ortodoksyjnego myślenia. Myślę, że w ogóle ortodoksyjne myślenie jest u szczytu jakiegoś zaprzeczenia dojrzałości, która jest właśnie szerokością pewną. I tam naprawdę może się wydarzyć bardzo, bardzo dużo rzeczy, czyli takich zastępczych form radzenia sobie z tym szerokim patrzeniem na świat, które nie przechodzi przez gardło. Czyli że można jednocześnie albo przez głowę, albo przez serce, że można, można jednocześnie na przykład kogoś kochać i jednocześnie czasem nie lubić tej osoby. I dojrzałość pomaga nam to dźwigać, że okej, okay, tak bywa, to się też mieści w miłości. Można kochać i być rozczarowanym, że nie ma ludzi na świecie, którzy zaspokoją wszystkie nasze potrzeby, że nasi na przykład partnerzy i partnerki nie zawsze będą z nas uczyniać osobę w epicentrum swojego wszechświata, że czasem będą na nas mało uważni, że nikt nie skoczy za nami w ogień, bo to byłoby szaleństwo, gdybyśmy chcieli, żeby ludzie, którzy są blisko nas, mieli skłonność do takiego samopoświęcenia i cenili nasze życie bardziej od swojego, i kiedy nam się to uda przeprowadzić przez swoją duszę, że tak powiem, albo osobowość, to te, wtedy się transformujemy do świata takiego, jaki on jest. A kiedy nam się to nie udaje, to pozostaje nam rozczarowanie i rozgoryczanie. Bo właśnie, bo ktoś, z kim jestem, nie zawsze jest na mnie uważny, bo nie zaspokaja moich potrzeb, bo moi przyjaciele nie skaczą za mną w ogień. Wtedy mi się zaczyna wydawać, że świat jest okropnym miejscem, bo takie rzeczy, nie, bo takie rzeczy się mi przytrafiają, bo to jest coś strasznego. Więc rozgoryczenie, rozczyniowość, ortodoksyjność, czy, czy nadmierny poczucie krzywdy, to są te papierki lakmusowe, jakiś problemów w rozwinięciu potencjału swojego. Tak, ja też jak, jak mówisz o tym, jeszcze zanim przejdziemy do miłości, bo ja że miłości, i relacje romantyczne to jest w ogóle oso osobny temat, jeżeli chodzi o dojrzałość, ale jeszcze na chwilę się zatrzymując przy tej relacji z samym sobą, ja myślę o takich osobach, które no właśnie poprzez to, że nie ma w nich zgody na to, jak wygląda ich doświadczenie bycia w świecie, to też, że kształ to też kształtują, tworzą pewnego rodzaju narrację, historię na temat tego, jakie jest ich życie i jak myślę o osobach, no nawet takich, które znałam parę dziesiąt lat ode mnie starszych, które opowiadały mi historię swojego życia, jako historię zmarnowanego życia, jako historię niewykorzystania właśnie pewnych szans, to, to zawsze myślałam o tym, jaka jest potęga w tym, jak opowiadasz sobie swoje życie. To znaczy, jak bardzo inaczej te osoby mogłyby opowiedzieć sobie swoje życie, zwracając uwagę na to. Co jednak im się udało, wybierając na przykład rodzinę a nie karierę, zamiast opowiadając mi historię o tym, jak poświęciły swoją karierę i zmarnowały tę wielką szansę na wielki sukces. I, i, i wtedy właśnie dochodzi do mnie tak, taki banał, że naprawdę od tego, jak opowiadasz sobie własną historię o własnym życiu, bardzo wiele zależy w tym, jaka będzie jakość twojego życia dalej. Pewnie, że tak. W ogóle w terapii narracyjnej mówimy o tym, że ludzie mają kilkadziesiąt, czasami jeżeli są bardzo bogaci w historię na swój temat, a czasem tylko kilkanaście opowieści na swój temat, takich podręcznych. Kiedy się ich prosi o to, żeby opowiedzieli coś o sobie, to oni wyciągają tam tych kilkanaście podręcznych opowieści o jakimś dzieciństwie, pojedynczych zdarzeniach z dzieciństwa. Zresztą w terapii też to widzimy, tak? Jakiejś dorosłości, kilku zdarzeniach w dorosłości. Jak popatrzymy na to tak bardzo obiektywnie, no to przecież my moglibyśmy opowiedzieć miliony historii, ale wybieramy tych kilkanaście, które powtarzamy regularnie, i one stają się naszym takim, naszą taką wizytówką, nie tylko dla innych, ale też dla myślenia o nas samych. I w terapii narracyjnej często pracuje się w taki sposób, że szuka się wyjątków, tak? czyli szuka się opowieści o Danych, albo szuka się właśnie opowieści, które przeczą tym e, głównym, które tworzą oś biografii, którą sobie tworzymy, autobiografii, którą sobie tworzymy, I nagle się okazuje, że w zależności od tego, jak dużo znajdziesz wyjątków, albo jak dużo rzeczy sobie nie opowiedziałeś o swoim życiu, tak na siebie patrzysz i tak też patrzysz na swoje życie. I nawet w depresji, kiedy myślimy sobie o zaburzeniach afektywnych, to w triadzie Beka w takim sposobie myślenia o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, pojawia się skłonność do myślenia o przeszłości przez pryzmat właśnie pesymistycznych, trudnych doświadczeń. Jak myślę też o ludziach, którzy są zaklęci w poczuciu krzywdy, to oni też bardzo często um, snują taką opowieść na temat swojego życia, przepełnioną um, jedną rolą, w której się obsadzają rolą osoby pokrzywdzonej, tak? czyli przyciągam samych toksycznych ludzi. Popatrz, że nawet jak spojrzymy na psychoedukację, to um, bardzo um, szkodliwe. Jest snucie takich przekonań, że ktoś może przyciągać na przykład samych toksycznych ludzi, nie? Tak. Samych toksyków. Nie? Jak, ja sobie tak jak powiem, uchronić się przed narcyzem. Tak, tak. Jak ja sobie <grym> tak powiem, że to wszystkich samych, samych narcyzów przyciągam, albo po prostu toksycznych ludzi, to jak tak na nich zacznę patrzeć i o nich sobie opowiadać jakieś różne rzeczy, to absolutnie znajdę tam dowody na to, że to jest dokładnie toksyczna postać. Nie? I tak samo znajdę tak. dowody na to, że ja jestem niewystarczająca albo wadliwa, albo Albo leniwa, albo głupia, albo nieambitna, no nie wiem, różne rzeczy mogę sobie wykręcić na swój temat. Absolutnie. Jak to mówiłaś, to od razu ja myślę o takim modnym haśle, jak autosabotaż. No właśnie, bo bardzo dużo, bardzo dużo osób mam wrażenie, że opowiada sobie te historie, jako ja przyciągam, a tak naprawdę nie widzi, że to nie chodzi o przyciąganie, tylko chodzi o wybory. I jeżeli ty masz pulę osób, które spotykasz i wybierasz te, które już z defaultu mówią ci na wejściu, że nie szukają relacji na przykład. Że nie mają teraz przestrzeni na, na nic więcej niż, niż jakiś przelotny romans. I ty wchodzisz w te relacje z gdzieś tam bardzo głęboką potrzebą zbudowania związku, to ty sobie potwierdzasz to przekonanie o tym, że, no tak, no jakby nie, nie zasługuję na tę miłość. W świecie, w którym jestem, nikt nie chce ze mną być. I, I to nie chodzi o to, że ty przyciągnęłaś taką osobę, tylko ty z puli dostępnych osób wybrałaś właśnie taką, która potwierdza ci własne przekonanie na, na twój temat. Ja, no, te, też tak myślę. Myślę, że nie jesteśmy magnesami, które przyciągają nieświadomie jakieś opiłki po prostu narcystyczne, toksyczne albo uzależnione. Rzeczywiście też wybieramy, ale też powtarzamy pewien schemat, więc my musimy włożyć trochę wysiłku, żeby zaangażować się w relacje z osobami, które funkcjonują w jakiś określony sposób, a powiedziałabym nawet trochę więcej, że jeżeli my się zachowujemy w jakiś określony sposób, to trochę jesteśmy skazani na to, żeby ludzie też nas traktowali w określony sposób, dlatego, że my też będziemy jesteśmy częścią na przykład tego narcystycznego koła, albo częścią tych toksycznych konfliktów, które się pojawiają w relacji. I może warto sobie pytać. Zadać, zadać pytanie, na ile ja sprawczo realizuję potrzebę tych toksycznych relacji, co ja robię w tych relacjach, że one się stają toksyczne, że się stają przepełnione konfliktem. Jaki jest mój udział, bo to jest bardzo antypsychoedukacja na Instagramie, żeby patrzeć na to, że czasem to ty jesteś osobą, która, y, która może właśnie wnosić ten, ten y, y, quasi toksyczny element do, y, do relacji. Y, no właśnie, to może porozmawiajmy o tym, jak w takim razie się zmieniają. Te relacje, kiedy zmienia się nasza relacja ze sobą. To znaczy, jak ten świat zewnętrzny zaczyna się zmieniać, kiedy my się gdzieś tam poukładamy ze sobą i zaczynamy gdzieś lepiej rozumieć siebie i, e, i funkcjonować w świecie może bardziej świadomie, bardziej dojrzale. Bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, jak, jak ten świat zewnętrzny po prostu jest lustrem tego świata wewnętrznego. Ja myślę, Wiesz, co, że świat zewnętrzny się nie zmienia, ale zmienia się nasze patrzenie na ten świat wewnętrzny, zewnętrzny, przepraszam, kiedy nasie, nasze wnętrze się zmienia. Jeżeli my się zmieniamy, jesteśmy bardziej wyrozumiali, albo na przykład mamy. Mamy zdolność do wybaczania innym ludziom, albo nie stawiamy już takich wygórowanych oczekiwań wobec innych osób, nie mamy takiego egocentrycznego tupania nóżką, że nam się wszystko należy, tylko dlatego, że jesteśmy. Albo że jesteśmy tego warci, albo że po prostu powinniśmy w pakiecie od świata dostać różne rzeczy tylko dlatego, że jesteśmy, to wtedy się nagle okazuje, że możemy, i to jest bardzo wyświechtane słowo, ale myślę sobie, że to jest jeden z tych truizmów, do których się dorasta, że wtedy pojawia się dużo, dużo wdzięczności w nas, ale nie takiej wdzięczności jak swoich wdzięczności, do którego wrzucasz tam jakieś różne karteczki z, o tym, z czego się cieszysz w życiu, tylko rzeczywiście takiej realnej wdzięczności, czyli zdolności do dostrzegania, na tego, co, co dobrego mi się przytrafia. Bo wdzięczność z tego wynika. Że ja na, to, I to nawet nie chodzi o to, że ja na niewiele, niewiele liczę, więc jak mi się coś przytrafi, to jestem mega wdzięczna. A to, to bardziej chodzi o to, że ja zdaję sobie sprawę z tego, na co mogę liczyć, że y, wszystkie akty y, pomocy ze strony innych ludzi, ich szczodrości, życzliwości, to są prezenty, które te, te osoby mi dają. I wcale to nie jest takie oczywiste, że wszyscy mają być dla mnie szczodrzy i życzliwi. To jest jakiś wybór, którego ci ludzie dokonują i dzięki temu mnie jakoś obdarzają. I trochę to jest, o kiedy się nagrałam taki odcinek podcastu o takich trzech złotych metodach i sposobach na bycie w relacji z innymi, o których zapominamy, czyli o dziękuję, proszę i przepraszam i że do tych troizmów trochę też się dorasta i bardzo zmienia się nam patrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Jak się uczymy, że proszenie, przepraszanie i dziękowanie, Przepraszanie, dziękowanie, proszę, dziękuję, przepraszam, tak? Proszenie, dziękowanie i przepraszanie. Jest taką integralną częścią relacji międzyludzkich i też trochę wyraża nasze postawy. Bo jeżeli ja proszę, to znaczy, że rozumiem, że mechanizm zaspakajania moich potrzeb uruchamiam ja sama. I że ludzie mogą mi też odmówić, jeżeli ja proszę, i że to jest przywilej, że się zgadzają coś mi dać. Jeżeli ja dziękuję, to znaczy, że rozumiem, że to mi się nie należy, jak krowie na rowie, tylko że ktoś mi wyrządził jakąś przysługę, był dla mnie życzliwy, dał mi jakiś prezent. I kiedy ja przepraszam, to też rozumiem, że nie jestem doskonała. I że mam za co przepraszać, i mam też swoje ciemne miejsca, które, które ze sobą noszę i biorę za nie odpowiedzialność. I, I kiedy myślę sobie, jak ten świat się zmienia, to on się nie zmienia, bo on jest raczej stały. To, że moja sąsiadka zmieni nastawienie do życia, to nie znaczy, że ja będę inną sąsiadką, nie? Ale może będzie mnie trochę inaczej widziała. Może będzie, będzie inaczej czytała moje zachowanie i może moje zachowania będą dla niej bardziej znośne po prostu. Ale też ja będę inaczej ją widziała, bo w momencie, w którym ja zmieniam swoje przekonanie o świecie czy swoje bycie w świecie, to ja też na przykład jej naburmuszonej miny nie, nie odbieram jako ataku wobec mnie i tego, że świat jest nieżyczliwy, tylko mam większe zrozumienie na przykład dla faktu, że jej reakcja, jej mimika, jej zachowanie jest o niej i o jej doświadczeniach, i zazwyczaj. Nie ma nic wspólnego ze mną i z tym, że ja ją jakoś uruchomiłam, tylko z tym, że może w jej życiu coś się dzieje, na przykład z czymś się zmaga i jest naburmuszona, bo ma do tego własne powody, i to nie jest o mnie. Dokładnie, dokładnie. A jeżeli mam wątpliwości, to zawsze mogę zapytać. No bo czasami mamy różne fantazje, nie? Że ktoś się na nas obraził, że ktoś jest na nas zły, że ktoś nas nie lubi, że ktoś nie wiem cokolwiek, to zawsze możemy zapytać, to jest też trochę po dorosłemu, nie? że słuchaj, wydaje mi się, że jesteś na mnie zła, czy, czy, ja, się, czy ja coś źle czytam, czy rzeczywiście tak jest. No, dorośli ludzie nie kiszą się tam z tymi swoimi fantazjami w brzuchu i mamy głowy pełne różnych fantazji, tylko po prostu pytają, sprawdzają, no zawsze możemy sprawdzić. Nie musimy przez dwa miesiące chodzić i zastanawiać się nad tym, czy może jednak ta osoba mnie nie lubi, albo coś tam sobie o mnie pomyślała, albo... Zniknęła z mojego życia, bo zrobiłam coś nie tak. No, my możemy się komunikować, do tego mamy język, i zadawanie różnym ludziom pytania o własne fantazje jest też takim dobrym krokiem do tego, żeby uzdrawiać relacje, w których się jest. Bo wtedy te nasze fantazje nie niszczą nam relacji i to jest trochę o dojrzałej relacji ze sobą, czyli sprawdzam, co mi się tam w kiełbie, wełbie, jest takie powiedzenie, które ostatnio odkryłam, <laughs> nie wiem, z którego to jest wieku, sprawdzam, co to mi się dzieje i biorę za to odpowiedzialność, czyli weryfikuję to i nie pozwalam temu zabarwiać mojej rzeczywistości, czyli mam też dystans do tych moich fantazji, które się pojawiają w głowie, one ze mną wędrują przez pryzmat pewnie historii mojego życia, ale nie pozwalam im przejmować kontroli nad moją rzeczywistością. Ale też nie wstydzę się ich, nie? Bo jakby dorosła osoba nie wstydzi się powiedzieć, mam wrażenie, że mnie nie lubisz, nie? I źle się z tym czuję. Tak, ja jestem zawsze pełna uznania gdzieś w moich relacjach, kiedy ktoś właśnie przychodzi i mówi, hej, słuchaj, pojawiły mi się takie lęki po naszej rozmowie albo po, po tym, jak się zachowałaś. Widzę, że one są na przykład o mnie i o mojej historii, ale jednocześnie chcę być z Tobą jakoś transparentna i ci powiedzieć, że to mnie uruchomiło, czy możemy w ogóle pogadać, sprawdzić o czym to było, może jakoś dostosować tę rzeczywistość do tego, żeby się wzajemnie um, nie odpalać, może być wobec siebie bardziej wyrozumiałymi, skoro już wiemy, jakie mamy historie, wiemy, co jest dla nas drażliwe, to jakieś takie odsłonięcie się z tym, że hej, coś mi to zrobiło, widzę, że to jest bardzo o mnie, ale jednocześnie chcę być z tobą szczera, że twoje zachowanie jakoś mogło na to wpłynąć. Zobaczmy, gdzie możemy się w tym spotkać. Ja mam zawsze bardzo dużo wtedy jakiegoś takiego uznania i podziwu dla, dla osób, które z takiego miejsca wchodzą w relacje, czy to romantyczne, czy, czy przyjacielskie. Tak, to jest ogromna dojrzałość, wziąć odpowiedzialność za to swoje wnętrze e, i, i zweryfikować, tak, jakby zweryfikować, sprawdzić, ale też z takim pełnym uznaniem, tak, dla siebie, że nie unieważniam tego, co się we mnie dzieje, wprowadzam to na salony i opiekujemy się tym razem wspólnie, tak? I jakby to zmienia trochę um, postrzeganie swojego własnego wnętrza, bo to pozwala właśnie zająć pozycję obserwatora, czyli to, to, to ja mam te myśli, ale ja nie jestem tymi myślami. Mogę je wyeksternalizować na zewnątrz, mogę o nich pogadać, nie muszę się ich wstydzić, ale też rozumiem, że one mogą być kompletnie od czapy i to też jest OK. Tak. Tak. No dobrze, to przejdźmy do tej miłości trochę, bo okay. bardzo mi się, bardzo mi się podoba takie stwierdzenie, że czasami, że, że sama miłość nie wystarczy. Ja uważam, że to jest, że jest w tym bardzo dużo jakiejś dojrzałości i mądrości, kiedy zauważamy, że budowanie trwałych, dojrzałych, bezpiecznych relacji romantycznych składa się nie tylko z bycia w sobie zakochanym, ale też z wielu innych wartości, postaw, warunków, bo znowu, dla mnie miłość dojrzała, nie jest bezwarunkowa. Są tam jakieś y, pewne warunki, które, y, które potrzebujemy, żeby były spełnione, bo to już nie jest relacja zależności matka, dziecko, y, tylko relacja jednak partnerska. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ty obserwujesz, y, czy w swoim gabinecie, czy, czy dookoła siebie, y, no właśnie, y, co, w jaki sposób dojrzałość? Zmienia i pomaga nam budować jednak bardziej partnerskie niż yy, rodzicielskie relacje w dorosłości z naszymi partnerami, partnerkami romantycznymi. Więc wydaje mi się, że dojrzała miłość zaczyna się od samoświadomości, to znaczy zaczyna się od tego, że my rozumiemy siebie, swoje wartości, historię swojego życia, to jak to wpływa na to, czego oczekujemy w relacji i że to jest taki dobry punkt wyjścia, oczywiście poza tym, że dobrze, żeby w tej relacji pojawiła się jakaś wspólnota celów i zdolności komunikacyjne. I też jestem blisko takiego przekonania, że sama miłość nie wystarczy, bo to jest troszeczkę za mało, ale im dłużej jestem na tym świecie, tym bardziej mi się wydaje, że bez miłości, no się nie da. Bo tym, co, tym spoiwem, które um, pozwala nam wybaczać, tym spoiwem, które pozwala nam właśnie łączyć te różne rzeczy czasem rozczarowujące nas w relacji, jest właśnie miłość. To jest ten brakujący element. I oczywiście, że na samej miłości nie pojedziemy, Natomiast bez tej miłości coraz częściej wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie być długo w relacji. To znaczy po 10, 15, pewnie 20 latach bycia w relacji, tym co sprawia, że my jesteśmy nadal w stanie sobie wybaczać różne rzeczy i znosić swoją obecność mm. <grymność> wzajemnie, ale też swoją, swoje ograniczenia, jest właśnie miłość, czyli pozytywny stosunek do drugiej osoby. Też coś, co chyba Trudno jest uchwycić, i co jest właśnie trochę takie hmm, trudne do zdefiniowania, hmm, trudne do pojęcia przez naszą własną głowę. Coraz częściej mi się wydaje, że w dojrzałości właśnie te truizmy mają takie ogromne znaczenie czyli nagle dorastamy do tego, że miłość jest jednym z najważniejszych aspektów relacji międzyludzkich i że hmm, nie, nie, nie oszukamy siebie, jeżeli nie kochamy. To choćbyśmy mieli najlepsze kom kompetencje komunikacyjne i wspólnotę celów i wartości, i e, ten ktoś byłby naszym najlepszym przyjacielem, to jest małe prawdopodobieństwo, żebyśmy stworzyli z tą osobą udany, romantyczny związek. Bardzo, ci bardzo ciekawy. Romantyczny. Tak, tak. Bardzo ciekawy, bo e, ja też myślę sobie teraz o takim, nawet nie wiem, czy bym powiedziała trendzie, ale może większej e, powszechności sięgania na przykład po takie narzędzia jak terapia par. E, e, I też znam osoby, które poznając się, jeszcze nie mając właściwie właściwie zbudowanej długoletniej relacji, idą w pewien sposób profilaktycznie na terapię par. I też zastanawiam się, gdzie są tego granice, to znaczy, no właśnie, czy, czy nabudowując ilość tych różnych kompetencji, narzędzi, sposobów, żeby upewnić się, że ta relacja będzie dobra, nie gubimy po prostu po drodze czegoś tak fundamentalnego jak to uczucie między nami. Wiesz co, ja myślę, że tak, że, że super jak pary uczą się narzędzi, które nie pozwolą im tej miłości albo pomogą im tej miłości nie zabić. Tak. Bo, bo też miłość jest tym, mimo że jest wspaniałym doświadczeniem i takim klejem, spoiwem, e, oczywiście ona jest w różnych, w różnych wersjach ta miłość, w zależności od tego, jak długo trwa ten związek, to z pewnością można ją bardzo łatwo uszkodzić. Chociażby brakiem szacunku, albo jakimś ocenianiem, krytykowaniem, nadmiernymi oczekiwaniami, pretensjami, to miłość naprawdę można uśmiercić. Więc ja jestem wielką fanką par, które od początku uczą się komunikacji ze sobą, które uczą się mówić o rzeczach dla siebie ważnych, istotnych, uczą się godzić ze sobą, albo wyznaczać wspólnie właśnie cele. Nie wiem, czy terapia jest tutaj jakby takim super rozwiązaniem, bo wydaje mi się, że lepszym Narzędziem są różne warsztaty rozwijające dla par, bo terapia raczej często sugeruje, że coś tam, choć też nie zawsze, ale. Jakby terapia zakłada, że coś tam już nie gra, nie? że coś tam musimy terapeutyzować. Warszt warsztat rozwijający pokazuje trochę inną perspektywę. Czyli taką, w której po prostu chcemy się czegoś nauczyć, po to, żeby ta nasza relacja była pełniejsza, lepsza, albo żebyśmy mogli wykorzystać jej potencjał. Więc tak. dla mnie to jest super rozwiązanie i naprawdę bardzo cenię sobie osoby, które to robią, dlatego że to są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za jakość relacji od samego początku, czyli też nie przeginają w drugą stronę, czyli miłość nam tutaj wszystko. Dźwignie i, tak. i sprawi, że będziemy szczęśliwi, ale też pokazują, że zależy mi na Tobie, bo chcę się czegoś nauczyć, żeby lepiej z Tobą być. I to jest super fajna perspektywa. Ja myślę bardziej o takich e, sytuacjach, w których e, zaczyna nam się wydawać, że to nam zastąpi miłość. Tak, Czyli świetna dokładnie. komunikacja. Albo właśnie wspólne hobby, pasje i wspólnota różnych celów nam zastąpi miłość, bo na przykład ktoś się boi być w relacji, w której jest miłość, bo jak jest miłość, to jesteśmy bezbronni, albo ktoś się boi relacji, w której jest miłość, bo jak jest miłość, to możemy być odrzuceni i wtedy to będzie bolało, albo właśnie jesteśmy bardziej skłonni do wybaczenia, a. Na przykład jesteśmy bardzo honorowi w różnych aspektach i nie chcemy tej wybaczającej części siebie używać. I, i mi się wydaje, że to jest po prostu taka współczesna forma uciekania od miłości i od swojej słabości w miłości, dlatego że my w miłości jesteśmy tacy trochę odsłonięci. To znaczy Susan Sontag pisała o tym, że e, kochać kogoś to trochę tak oddać komuś skórę i założyć, że ta osoba może z tą skórą w każdej chwili odejść. I to jest taki warunek, który się w miłości pojawia, czyli my w tej miłości nie trzymamy gardy, czyli pozwalamy drugiej osobie na to, żeby mogła nas zranić. Oczywiście, jeżeli stosuje przemoc i jakieś inne formy opresji, to naszym zadaniem jest odejść, nawet bez skóry. Natomiast w miłości pozwalamy na to zranienie i ta osoba ma moc. I jak bardzo boimy się swojego odsłonięcia, odsłonięcia miękkich części, boimy się bycia zranionym, zdradzonym, porzuconym, to nigdy sobie na tą miłość nie pozwalamy. I wtedy wchodzimy w różne związki z rozsądku, albo właśnie z takiej pozycji głowy, tak? Czyli to jest fajna osoba, z którą właśnie mamy podobny sposób myślenia o świecie, świetnie się dogadujemy. To się na pewno uda. I ja mam takie często poczucie, że to po prostu się yy, yy, pieprznie, nie? że po prostu na to się nie da pojechać, że nie, nie oszukasz swojego serca, że po prostu nie oszukasz. I my tą głową próbujemy na różne sposoby oszukiwać swoje serce, nie tylko w miłości, bo czasami przekonujemy się do jakiejś pracy albo do przyjaźni albo do jakiegoś stylu życia, którego wcale nie chcemy uprawiać. Tak? Yy, na przykład młode mamy, które albo wieloletnie mamy, które nie realizują swoich pasji i próbują. Siebie przekonać, że przecież w tej chwili są w innej roli, to jest najważniejsza rola, której należy się poświęcić, bo, bo tak robią wszyscy, bo to znaczy, że jestem dobrą matką, kiedy się poświęcam, czyli ta głowa dominuje serca, a serce podpowiada coś zupełnie innego. Nie? I y, tego na to musimy bardzo uważać, bo kiedy psychoedukacja daje nam różne narzędzia, to czasami my zapominamy o tym, że te narzędzia są uzupełnieniem do tego, y, czym jest. Miłość, do tego, czym jest pasja, do tego, czym jest powołanie, tak zwane, do tego, czym jest sens, nie? Do, te, do różnych rzeczy, które są naprawdę istotne. I trochę mówię, jakbym była nawiedzona w tej chwili, ale jestem na etapie zbierania wszystkich rzeczy, na temat wiem, o, o których wiem, zbieram, spisuję to, jakby siedzę w tym, i coraz bardziej wydaje mi się, że to jest też zgoda na to, żeby zaakceptować fakt, że rządzą nami też pewne rzeczy, które nie do końca rozumiemy, a które mają fundamentalne znaczenie. Bo w moim zawodzie fundamentalne znaczenie ma dla mnie pasja albo poczucie sensu. I ja pamiętam, jak pracowałam w innych y, branżach, że tak powiem, jako studentka, to absolutnie zawsze miałam takie poczucie, mimo że to były dobre miejsca, w których zarabiałam całkiem niezłą kasę i miałam szansę na niezły rozwój zawodowy, zawsze miałam takie poczucie ogromnego, ogromnego przegrania w życiu, czyli takiego: ojej, to tak ma wyglądać moje życie, to już tak będzie, to to jest to. A od kiedy robię coś w zgodzie z, z powołaniem, nie mam, nie mam pojęcia, jaka jest definicja powołania, to mam poczucie, że robię coś bardzo ważnego, istotnego dla siebie, bez względu na to, ile zarabiam, bez względu na to, jakie ja osiągam sukcesy, albo nie. I tak samo jest pewnie z miłością. Tak myślę. Tak. Gratuluję ci w ogóle dojścia do takiego momentu. Ja myślę, że to jest bardzo takie piękne i, no, i bardzo inspirujące w ogóle. Ale to tylko nawiążę do, do tego, o co mi chodziło z tą terapią par. Chodziło mi o to, że czasami napotykam się na takie osoby, które mówią, że warunkiem koniecznym w ogóle wejścia w związek z kimś jest podjęcie terapii par od razu, i wtedy mam taką myśl, kurczę, że ty już stawiasz tej osobie tak wysoki pułap pracy nad waszą relacją, zanim ta relacja się w ogóle wydarzyła i stworzyła, żeby było nad tym w ogóle. Pracować, ale to, o czym ty powiedziałaś, czyli wspólne warsztaty, wspólne jednak gdzieś wzrastanie koło siebie razem, ale też osobno w tej relacji, wydaje mi się być w ogóle kluczowe. Czyli, no właśnie, nie, nie takie nastawienie, że wchodzisz w relację i próbujesz tę drugą osobę ulepić. Na taki kształt, który będzie dla ciebie komfortowy, który będzie podobny do twojego. Nie, nie próbować zmienić tej osoby, czy wyciągać z niej jej potencjału na siłę, gdzie ona na przykład, na przykład nie jest na to gotowa, po prostu. Tylko jakiegoś rodzaju um, wspólna chęć wzrastania, rozwijania się, ale nie na siłę. Nie, nie pod szyldem chcecie zmienić, bo widzę w tobie potencjał, którego ty w sobie nie widzisz. To mi się wydaje być dojrzałe. Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle zabezpieczanie się jest takim czymś, co bardzo, bardzo miłości szkodzi. To znaczy zabezpieczmy tutaj naszą relację, żeby się tutaj nic nie wydarzyło, czy żeby się nie pojawiło żadne rozczarowanie, żaden konflikt, żeby tutaj żadna zrudna e, historia na nas nie spadła, e, bo, bo nie chcemy jej dźwigać, nie. I tu jest chyba jakiś taki błąd z założenia. Że chcemy tak bardzo zabezpieczyć tą, tą, tą relację przed, y, 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 powiedziałabym, jakimś bólem, który w tej relacji może się pojawić. I jest taki koreański filozof, który mieszka w Berlinie, który dziwnie się nazywa, i dlatego nie Wiem będę wymieniała jego. Od społeczeństwa zmęczenia. Chcesz o nim powiedzieć? Tak, wspaniałe. On powiedział, że jest coś takiego jak fogofobia, czyli lęk przed bólem. I to jest, mam nadzieję, że nie pomieszałam tej nazwy, ale bardzo jestem blisko tego, o czym on pisał, że współczesny człowiek tak strasznie boi się bólu, nie? że jakby ten ból jest czymś, czego unika. I to. Z Przysparza nam różnych kłopotów, bo począwszy od tego, że jak się boję bólu, no to nie, nie wiem, nie pójdę pobiegać, bo mnie będzie bolało. Po drugie, nie będę w głębokich relacjach, bo tam boli. Po trzecie, nadużywamy różnych substancji psychoaktywnych, które nas znieczulają, żeby nie bolało. E, czyli różne rzeczy się pojawiają, które mi odbierają i tylko zgoda na. Na ból e, pozwala nam być w pełni z miłością, z przyjaźnią, z zaangażowaniem, właśnie z pasją, z marzeniami, e, bo jak się boimy, to ciągle trzymamy gardę i nie angażujemy się w te rzeczy, które są najczęściej bólonośne. A bólonośne są te rzeczy, które, na których nam zależy. Więc w zasadzie, unikając bólu, unikamy wszystkiego, na czym nam zależy. Zadowalamy się po prostu rzeczami, które no, jakby nas nie wzbogacają, nie są dla nas istotne. To jest bardzo y, jakoś spójne z tym, o czym ostatnio myślałam, kiedy moja znajoma właśnie y, powiedziała, kiedy y, dostała kiedy okres, jej brzuch i zapytałam się, czy chce jakieś leki. Ona powiedziała, że nie że ona ufa swojemu ciału, że w tym momencie doświadcza tego bólu i że ten ból minie i ona nie potrzebuje tego tłumić, bo to jest jakiś ważny czas w jej cyklu menstruacyjnym i w tym momencie pozwala sobie to czuć. I miałam wtedy takie poczucie wow, jaki to jest szacunek w ogóle wobec własnego ciała i doświadczania niekoniecznie tylko komfortowych przeżyć wewnętrznych, ale też, też bólu. I taki rozsądek, który ona w sobie miała, y, świadomość tego, że jeżeli ten ból osiągnie jakąś intensywność bardzo dużą, to oczywiście ten lek weźmie albo y, poprosi o wsparcie, ale że w momencie, w którym on jest jakoś znośny, jakoś łagodny, to ufa swojemu ciału, że będzie w stanie sobie z tym bólem poradzić, że to jest naturalne doświadczenie na przykład y, co miesiąc tej menstruacji, y, i miałam wtedy takie poczucie jakiegoś podziwu i, inspi i inspiracji nią, i jej podejściem do bólu, że no właśnie nie próbuję tego bólu na siłę jak najszybciej załatać, bo już samo doświadczenie. Minimalnego dyskomfortu wymaga zmiany, tylko jest w stanie w tym dyskomforcie i bólu troszeczkę posiedzieć, na przykład zobaczyć, jak on się zmienia w czasie. Tak, to jest bardzo, bardzo cenne i, i to samo dotyczy dyskomfortu psychicznego, bo my często unikamy tego dyskomfortu psychicznego na różne sposoby i to nam nie służy, dlatego że dyskomfort jest częścią wielu dróg, po których wędrujemy po to, żeby osiągnąć coś, na czym nam po prostu zależy. I za każdym razem, kiedy będziemy próbowali z tych dróżek schodzić, to po prostu schodzimy z drogi która prowadzi nas do rzeczy wartościowych. I miłość również jest taką drogą, po której wędrujemy razem z dyskomfortem, tak? Bo im bardziej kochasz, tym bardziej nie masz kontroli. Im bardziej kochasz, tym bardziej boisz się być porzuconym. No i tym bardziej ko kontaktujesz się ze swoją matrycą więzi, czyli sposobem przywiązania do drugiej osoby, która często jest pełna różnych pułapek i rzeczy, rzeczy bolesnych po prostu. No nie ma, życie boli, <laughs> jak to mówią buddyści. Exactly. <laughs> Ja myślę, że o matrycy przywiązania to byśmy mogły zrobić osobny, osobny odcinek po prostu, bo, bo tam jest dużo do, do odpakowania. Ale już tak zmierzając ku końcowi, Asia, chociaż myślę, że mogłybyśmy spokojnie jeszcze parę godzin po, porozmawiać, ale, ale burza nam nie sprzyja. Więc, więc chciałabym już tak gdzieś zawiązać ten temat dojrzałości, tej dojrzałej miłości, zarówno wobec drugiego człowieka, jak i wobec siebie. Że jak ja, jak ja cię słucham i jestem ciekawa, co ty na to, to mam gdzieś takie poczucie, że... Ta dojrzałość w dużej mierze zasadza się na też adekwatnym obrazie siebie, adekwatnym obrazie świata, i jakieś umiejętności też, elastyczności i adaptacji do tego, co się wydarza, do tego, co ja odczuwam, z jakimi wyzwaniami się mierzę, jakiegoś takiego poczucia, że ja sobie poradzę z trudnościami, czy to relacyjnymi, czy, czy trudnościami tego świata, że jestem w stanie korzystać ze swoich zasobów, że widzę świat realistycznie, że nie żyję w świecie fantazji, ale też jednocześnie, że, że pozwalam sobie, może czasem pomarzyć, że pozwalam sobie na zabawy, że nie. Krywializuje tej dziecięcej części, nie odcinam się od niej. Bo w sumie o tej zabawie jeszcze nie powiedziałyśmy, więc, więc może to jest dobry moment, żeby na, kończy, żeby na koniec jeszcze trochę pokazać, że ta dorosłość nie jest tylko taka super poważna. No pewnie, że nie jest, pewnie, że nie jest, bo ten dystans do siebie to jest też zdolność do tego, żeby cieszyć się bawić i eksplorować rzeczywistość. I też znowu ja mam podobne, podobną, podobny pogląd, że możemy się bawić i nie musimy tego robić po dziecięcemu. Możemy to robić adekwatnie do wieku. I wcale to nie znaczy, że adekwatnie do wieku to jest nudno na przykład, bo wiesz, w dzieciństwie adekwatnie do wieku oznacza, że tylko na podwórku, na, na, do którego sięga wzrok twoim, twojego opiekuna, adekwatnie do wieku w dzieciństwie to znaczy, że bawisz się łopatką i patykiem na przykład, nie lalką, albo tylko z koleżankami z własnego podwórka, a bawić się w dorosłym życiu oznacza właśnie móc w tej zabawie skorzystać z przywilejów osoby dorosłej, czyli na przykład bawić się tam, gdzie e, ty chcesz się bawić, z tymi, z którymi Ty chcesz się bawić, rzeczami i możliwościami, które wynikają chociażby z Twojej niezależności finansowej, ekonomicznej. Nie? Chociaż oczywiście zabawa to nie tylko kasa. Absolutnie tutaj e, przemysł rozrywkowy próbuje nam to wmówić, ale nie, nie dajmy sobie tego wmówić. Więc myślę sobie, że czasami są takie rzeczy, które zamrażają się w dzieciństwie. To jest ciekawość, spontaniczność, zabawa czy autentyczność, czyli możliwość takiego swobodnego wyrażania siebie. E, I one najpóźniej dojrzewają w nas i my mamy skłonność do tego, żeby jak chcemy sięgnąć po te części życia, to że próbujemy, dobra, co w dzieciństwie sprawiało mi radość, albo jak w dzieciństwie robiłam coś tam. I wydaje mi się, że fajnie, że można wrócić do dzieciństwa, ale że każdą z tych cech można też uprawiać w dorosłym życiu, po dorosłemu po prostu. I ja w dzieciństwie bawiłam się trochę inaczej niż bawię się teraz i prawdę mówiąc nie mam ochoty na zabawy z dzieciństwa bo są już trochę nieadekwatne do e, mojego dzisiejszego miejsca w życiu. I to wcale nie znaczy, że w tej chwili bawię się jakoś bardzo poważnie i tak jakoś bardzo, m, nie, że jestem jakaś nadęta i snobistyczna. Myślę, że nie, w ogóle snobizm właśnie wchodzi w to miejsce, w którym my się nie umiemy bawić, nie rozumiemy czym jest zabawa i wtedy pojawia się snobizm u osób dorosłych, dojrzałych. I snobizm w mojej, w mojej opinii jest gorszy niż faszyzm, nie? albo równie właśnie kiepski. I, i, I odkrywanie, jak mogę się bawić po dorosłymi, po dorosłemu, co to znaczy bawić się, czy ile jest takich przekonań, które mi utrudniają zabawę, chociażby że najpierw praca potem przyjemność, albo że, że zabawa to dzieci nada, albo że dorosłym ludziom nie wypada, nie przystoi. No to jest właśnie też pozbywanie się tych warstw, przekonań na temat nieprawdziwych przekonań na temat bycia dorosłym. Um, ale też pamiętajmy, że no, nasi przodkowie jeszcze, myślę, że ze 100 lat temu mieli rację, że dorosłe życie to jest życie, w którym miejsca na zabawę nie ma, szczególnie, że większość z nas wywodzi się z rodzin chłopskich, jednak nasze korzenie to rodziny chłopskie. I trochę jest tak, że te przekonania, które mamy wdrukowane, że wybaw się w dzieciństwie, bo w dorosłym życiu już sama orka, no ono było adekwatne tej sytuacji życiowej, biorąc pod uwagę długość ich życia, kondycję fizyczną, ekonomiczną i zdrowotną. To myślę, że tam niewiele tej zabawy było. To prawda, my sobie w Polską bardzo romantyzujemy i różne rzeczy, ale. Zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Chłopki, to tam się zorientujecie, że wcale nie było tak fajnie. I być może my w historii ludzkości, ponieważ żyjemy dłużej, jesteśmy, mamy lepsze warunki ekonomiczne, również zdrowotne i możliwości, po raz pierwszy mamy do odkrycia zabawę w dorosłym życiu, dostępną dla wszystkich, a nie tylko dla arystokracji, szlachty czy elit. To jest ogromny przywilej naszego pokolenia, zresztą trochę się nie dziwię, że my się bawić w dorosłym życiu nie umiemy. Tak, i w sumie jak o tym powiedziałaś, to ja zazwyczaj myślałam właśnie w ten sposób, że sięgałam do tego, co, co mnie pasjonowało, co mnie ciekawiło ze dziecka. A to jest bardzo ciekawa perspektywa, jednak, żeby, żeby szukać też tego, co jest adekwatne do tego wieku, jednocześnie mając świadomość tego, co nas inspirowało jako dzieci, ale korzystać też z tych informacji z życia teraźniejszego, do czego teraz mnie ciągnie. Ale jestem ciekawa, do czego ciebie ciągnie? Jaka jest Twoja forma zabawy podorosłemu? Bo, bo moja forma zabawy, w dużej mierze no jednak korzysta z kreatywności, korzysta z rysowania, z wygupiania się, ze śpiewania, z ruchu, bardzo dużo jakichś zabaw ruchowych, które robię ze znajomymi. To jest dla mnie w dużej mierze zabawą. I to jednak gdzieś łączy się z tym, co robiłam jako dziecko, ale już na przykład lalkami się nie bawię dzisiaj, tak jak się bawiłam, jak byłam mała. No właśnie. No właśnie, to ja myślę sobie, że można bawić się we wszystko, zależy, co nas wiem, że są różne kategorie ludzi. Niektórych bawi rywalizacja, niektórych bawi e, e, jakiś rodzaj właśnie sportu, aktywności, niektórych bawi marzenia, bawią marzenie, wyobrażanie sobie, fantazjowanie, czyli różne rzeczy nas, nas bawią e, i chodzi o to, żeby odkryć, co jest dla nas tą formą zabawy, co, co, jaki my mamy ten kanał e, zabawy. Ja nie bawi absolutnie o twórstwo historyczne od wielu, wielu lat, więc tym się zajmuję i to jest moja. Pasja i zabawa od, od naprawdę przynajmniej 20 lat, które jakoś tak jeszcze nie odmówiłam miejsca w moim życiu, czyli cały czas się, się to znajduje. Mnie bawią wszystkie takie aktywności fizyczne, czyli różne formy sportu, od spacerowania przez jogę, wszystko to, co jest związane z pracą, z ciałem. I to jest dla mnie ogromna przyjemność, ale też bawią mnie koncerty, muzyka, to jest coś, co, czego namiętnie słucham. Oglądam filmy, również głupie takie, weźmy to w cudzysłów, ale takie, Mało wartościowe, ale czasami lubię mało wartościowe. Kryminały, absolutnie thrillery. Ostatnio mam zajawkę na horrory. Już nie oglądałam już z 15 lat, ale coś mi się przytrafiło, więc nadrabiam jakieś takie horory yy, yy, klasy B yy, pod tytułem Krzyk. <gry> i jakieś takie różne body, 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 body na przykład bardzo mnie zaskoczył ten horror, bo wszyscy moi przyjaciele nie żyją, to polski, polski horror, taki jakby hor no i bardzo się zaśmiewam i zawsze szukam tego klucza, nie? Kto zginie pierwszy, że na pewno ktoś, kto uprawia seks, na pewno ktoś, kto jest przedstawiony jako głupi, znaczy głupi ginie pierwszy, potem jeżeli uprawiasz seks, to giniesz. Więc podążanie za horrorami klasy B jest teraz moją taką ogromną rozrywką. Dzisiaj w nocy oglądałam też taki horror star amerykański. To naprawdę były dobre czasy dla horrorów i, i nie, może Wam potem podlinkuję, co to był za horror, bo nie pamiętam tego tytułu, z świetną obsadą w ogóle, o rozszczepionej osobowości, który się odbywa w głowie osoby, która ma to rozszczepioną osobowość. Więc widzisz, to, to mnie bawi, yy, że mogę oddać się swobodnej po prostu yy, przyjemności, która nie wymaga ode mnie jakiegoś ogromnego, intelektualnego wysiłku, bo czasem nam się wydaje, że w dorosłym życiu ta zabawa albo nasze wybory muszą być bardziej wysublimowane i wszyscy musimy być właśnie specjalistami od kina, muzyki dobrej i smakoszami i świetnie znać się na, na dobrym jedzeniu, bo teraz to jest w ogóle obowiązek być smakoszem i umieć rozpoznać rameny i inne rzeczy. Ja tego nie mam. Bawią mnie czasem bardzo takie prymitywne rzeczy, też jak stand-up. Z parę osób w polskiej, w polskiej sceny stand-upowej okrutnie po prostu, o, okrutnie prymitywnym stand-upie, który uwielbiam i który naprawdę mnie jakoś bardzo rozpręża więc wiecie myślę sobie że po prostu zabawa to jest też brak reguł ale też moment w którym siebie nie oceniasz przez pryzmat tego jak się bawisz oczywiście jeżeli zabawa nas krzywdzi czyli to są uzależnienia na przykład to absolutnie warto uciekać z tego miejsca ale dopóki zabawa ciebie nie krzywdzi jest po prostu źródłem radości i możesz się bawić bez oceniania siebie kim jestem kiedy słucham Britney Spears no to wtedy jest, to, to jest właśnie zabawa, nie? że możesz po prostu sięgnąć po coś, co sprawia ci przyjemność. Ja myślę, że ten brak oceny jest kluczowy tutaj naprawdę. I brak takiego nakierowania na cel, to znaczy, że kiedy robisz tę te, te aktywność, to nie masz z tyłu głowy, że ona musi wygenerować jakiś odpowiedni efekt, który będzie potem komuś pokazany i oceniony, tylko że to jest dla samego procesu robienia tego, jest, jest już wartościowe samo, samo w sobie. Asia, bardzo ci dziękuję. Mam... Chyba, że będę specjalistką od horroru Mówię w klasy B za jakiś czas, może zrobię podcast na <grymne> ten temat. <nie> <grymne> Trzymam za słowo. Sprawdzimy za jakiś czas, gdzie jesteś z tym tematem. Bardzo Ci dziękuję za, za tak jednak różnorodną rozmowę, której spoiwem była dojrzałość i dorosłość, ale jednak sięgnęłyśmy gdzieś w te, w te obszary związane z dziecięcością, zabawą, eksploracją, które są nieodłączną częścią bycia dorosłym, świadomym człowiekiem. Także bardzo Ci dziękuję. Mam coś przeczucie, że to nie ostatni raz, jak rozmawiamy, więc, więc mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia. I raz jeszcze dzięki. Dzięki, dzięki za zaproszenie. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Jeżeli wam się podobała, to przypominam, że na Spotifyu jest taka Opcja, żeby zostawić swoją opinię, swój komentarz. Także zachęcam, zachęcam, dlatego że zależy mi na tym, żeby też um, słuchać, co wam robią te rozmowy. Jeżeli macie więcej przemyśleń czy refleksji, no to oczywiście odsyłam na Instagram sznurowadła.myśli bez polskich znaków. Tam też często wchodzimy w, w dyskusję ze sobą, czy to w wiadomościach, czy w komentarzach, więc zapraszam do tej społeczności. Raz jeszcze dziękuję Wam za, za to, że słuchacie, że wspieracie. Jeżeli chcecie wesprzeć jeszcze bardziej lub macie niedosyt, to, to odsyłam do aplikacji Słucham, gdzie możecie posłuchać bonusowego odcinka o rozpraszaczach, życiu w dystrakcji, tolerancji na nudę i utraconym darze nasłuchiwania. Bardzo kontemplacyjny, intymny odcinek, więc jeżeli ktoś czuje, że, że brakuje mu takich treści i chce mnie wesprzeć dalej, to. To będzie najlepszy sposób. Także raz jeszcze wielkie dzięki. No i my się już słyszymy w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia.